Wtorek, 6 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Zbiorniki wodne w Gliwicach po raz kolejny walczą ze złotymi algami. Zaledwie od minionego weekendu odłowiono już prawie 5 ton śniętych ryb ze zbiornika Duże Dzierżno. Zarówno tam, jak i w czwartej sekcji kanału gliwickiego obowiązuje zakaz korzystania z wód zbiornika. Służby wciąż interweniują na miejscu i kontynuują inspekcje od strony wody i lądu. Karolina Komada. Od soboty 3 sierpnia widok na zbiorniku wodnym Dzierżno Duże jest niezmienny. Sprzątanie akwenu trwa od wczesnych godzin porannych. Odławiamy śnięte ryby, żeby po prostu się nie były rozkładały i idą do turyzacji. Tak? No dzisiaj około tutaj, nie wiem, tam będzie 600-700 kilo. Tak? W sumie tam przez te 3 dni były 4 tony, no i to co dzisiaj tutaj widać. Po raz kolejny śnięte ryby pojawiają się w momencie wykrycia dużego stężenia złotej algi. Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały obecność 100 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Poziom ten jest nieustannie monitorowany. Ilość złotej algi tak naprawdę laborant musi policzyć ręcznie w tych próbkach, w związku z czym badania tych próbek są bardzo czasochłonne i też no, mamy ograniczoną zdolność, jeżeli chodzi o nasze laboratoria, zdolność jakby analizy materiałów, natomiast no, ta sytuacja się zmienia. W dalszym ciągu wiemy, że złota alga tam występuje, ta ilość złotej algi w poszczególnych miejscach, w których były badania, ta ilość złotej algi się zmniejsza, na przykład wiemy, że zmniejszyła się ilość złotej algi na łączniku między jeziorem Dzierżno a kanałem gliwickim. Na pewno wzrosła ilość złotej algi w czwartej sekcji kanału gliwickiego. Dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu wojewoda śląski wydał zarządzenie o zakazie korzystania z wód do 19 sierpnia. Chodzi o spożywanie wody, wchodzenie do niej, połów i spożywanie ryb, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie czy pojenie zwierząt. Zostały już też podjęte pierwsze działania przez Wody Polskie. Jak przykładowo montaż zapory biostabilizującej, która znajduje się w dwóch lokalizacjach, na tak zwanym przewale rzeki Kłodnicy, czyli na ujściu wód ze zbiornika Dzierżno Duże i na ich wejściu na wpływie do kanału gliwickiego. Ten biostabilizator, który składa się ze słomy jęczmiennej, ma na celu ograniczanie ewentualnie złotej algi. Po przeprowadzeniu wstępnych badań nic nie wskazuje na zrzut wód kopalnianych do zbiornika, które mogłyby wpłynąć na powstawanie złotych alg. Zarówno badania, analizy pobrane w próbie, jak i oględziny terenu nie wykazały, żeby na przykład woda była zanieczyszczona substancjami, na przykład ropopochodnymi. Nie stwierdziliśmy, żeby przyczyną ścięcia ryb mogło być jakieś nielegalne działanie człowieka bądź awaria przemysłowa. We wtorkowe południe zostały przekazane do badań żywe ryby. Wyniki mają pomóc w ocenie sytuacji na jeziorze Dzierżno Duże. Od początku wakacji utonęło już 8 osób, a niemal codziennie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji nad wodą. Bardzo często rodzice zapominają o pilnowaniu swoich dzieci, a popularne deski do pływania wielu osobom sprawiają problemy. Z tym na co dzień muszą sobie radzić ratownicy i inne służby. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj nad Pogorią jest dużo miejsca, ale w weekendy piasku prawie nie widać, bo na tej 300-metrowej plaży w jednym momencie spędza czas nawet 18 tysięcy osób. Przy takim tłumie ratownicy muszą być cały czas skupieni. Czasami nawet pozornie niegroźna sytuacja może się skończyć bardzo źle. Kajak się wywrócił i te osoby, które tam były dość mocno pijane, ledwo im się udało uratować. Często ratownicy zajmują się nie tylko tym, co dzieje się w wodzie, muszą interweniować również na lądzie. Najczęściej wszystko dzieje się naraz. Rodzice zgłosili zaginięcia dzieci. W tym samym czasie jeszcze były 4 zgłoszenia na słupach, którzy nie potrafią wrócić, bo jest zbyt silny wiatr. 2 ukąszenia jeszcze. Bardzo często rodzice zapominają, że powinni pilnować swoich dzieci. Dorośli z kolei na za dużo sobie pozwalają i to może już prowadzić do tragedii. Alkohol znosi ten odruch obronny organizmu i człowiek po dużym spożyciu alkoholu nie jest w stanie sam bronić się, wezwać pomocy, nawet nie ma odruchu tak zwanego odkrztuśnego i następuje tak zwane ciche tonięcie. Dużo interwencji dotyczy osób, które poruszają się na popularnych teraz słupach. Nie każdy sobie radzi, zwłaszcza daleko od brzegu. W tegorocznym sezonie letnim na Pogorii nie doszło do śmiertelnego wypadku, ale to nie znaczy, że statystyki są optymistyczne. Odnotowaliśmy w naszych statystykach 8 utonięć, ale też 7 osób jest poszkodowanych, które były w wodzie i zostały uratowane.
czy to przez ratowników wodnych, czy strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Do tej pory najczęściej do utonięć dochodzi poza strzeżonymi miejscami, ale uważać trzeba wszędzie. Lato trwa i żeby cieszyć się nim do końca, wystarczy wypoczywać z głową. Kilkaset drzew zniknie z krajobrazu Parku Śląskiego. Budowa kolejnego odcinka kolejki Elka będzie wymagała dużej wycinki. Nadal ważą się losy parkowej zieleni, bo projekt połączenia planetarium z Stadionem Śląskim dopiero powstaje. Park przekonuje, że to oczekiwana inwestycja, ale niektórzy nie są do niej przekonani. Łukasz Kądziołka. Na razie Elką w Parku Śląskim można dojechać najdalej do planetarium, jednak niebawem stąd gondole i krzesła nie będą już musiały tylko zawracać. Niedawno podpisana została umowa na budowę trzeciego i ostatniego odcinka łączącego planetarium ze stadionem. Zostaną złożone teraz podpisy. Inwestycja ma kosztować około 63 milionów złotych. Do tych kosztów trzeba dodać kolejny, ten przyrodniczy. Już wcześniej padła konkretna liczba. Park Śląski złożył wniosek o usunięcie 700 drzew. Park nigdy nie zamierzał takiej ilości wycięć. Drzewa oznaczono niejako na wyrost, czyli więcej niż ma zostać wyciętych, po to, żeby uniknąć sytuacji, do których dochodziło przy budowie drugiej linii Elki. Wtedy okazywało się, że jakieś drzewo nie zostało uwzględnione we wniosku, a musi zostać zlikwidowane i trzeba było ponownie występować o zezwolenie na wycinkę. Jednak zdaniem miłośników parku można było tak poważnych zmian w parkowej przyrodzie uniknąć. Przede wszystkim wieża obserwacyjna stanęła tam, gdzie historycznie przebiegała Elka. Żeby ominąć tą wieżę, musi być przesunięty w jedną stronę bardziej, czyli nie centralnie. No ale to też spowoduje, że będzie po jednej stronie wycięte więcej drzew. Trudno na razie określić, ile drzew pochłonie trzecia nitka kolejki i w jakim terminie wycinka zostanie przeprowadzona. Jest on uzależniony od tego, kiedy wykonawca złoży projekt ostatecznego przebiegu kolei linowej Elka. Warto również wspomnieć, że kolej linowa Elka będzie przebiegała w większości po historycznej trasie. To jednak nie oznacza, że do wycięcia będą wyłącznie samosiejki, które wyrosły od czasu, gdy na tym odcinku zlikwidowano Elkę. Widać, że farbą oznaczono również dorodne drzewa. Wykonawca ma nie tylko zaprojektować przebieg, będzie też musiał uzyskać decyzję środowiskową dla tej inwestycji. W postępowaniu chcą brać udział członkowie Stowarzyszenia Nasz Park. Będą starali się przeforsować wykonanie nasadzeń zastępczych w jednym miejscu i stworzenie arboretum. Żeby to była kolejna atrakcja w Parku Śląskim związana z przyrodą. Na razie Park Śląski deklaruje rekompensatę zieleni. Za każde wycięte drzewo mają pojawić się dwie nowe rośliny, ale będą to wyłącznie krzewy i wyłącznie w pasie, który powstanie po usunięciu drzew. To pionierskie rozwiązanie w lotnictwie i kamień milowy innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Piloci będą się szkolić na pierwszym w pełni elektrycznym samolocie. Dziś został zaprezentowany na lotnisku w Gliwicach. Wrażenia z lotu w materiale Karoliny Komady. Samoloty spalinowe, choć jeszcze w lotnictwie przez długi czas będą obecne, to w zapomnienie odejdą z wielkim hukiem. Ten model jest o wiele cichszy i przyjazny środowisku. Firma Skydream z Gliwic testuje pierwszy certyfikowany samolot elektryczny słoweńskiego producenta. Wczoraj leciałem po raz pierwszy tym samolotem. Wrażenia pozytywne. Lata powiedzmy jak każdy inny. Co prawda ma troszeczkę może mniejszy zasięg na dzień dzisiejszy. To co mnie zdziwiło to powiedzmy jak się na ziemi, w momencie jak stoimy i nie kołujemy, nie mamy zamiaru przez chwilę kołować, tylko czekamy na przykład na możliwość zajęcia pasa, to śmigło staje. I takie śmieszne wrażenie troszeczkę. Wszystko po to, by oszczędzać baterie. Akurat ten model samolotu na pełnym naładowaniu może lecieć przez ponad 50 minut. Tyle, ile trwają lekcje z początkującymi pilotami. Obsługa samolotów elektrycznych nie różni się od obsługi samolotów spalinowych. Jedyna różnica to tak zwana checklista, którą pilot musi przejrzeć przed startem. Ta w elektryku jest krótsza. Nie ma w niej punktów o poziomach oleju czy ilości zanieczyszczeń w paliwie. First we get the caution warnings. All are working. EPSI comes online. Samoloty elektryczne w najbliższym czasie nie zdominują rynku lotniczego ze względu na krótkodystansowość, ale na pewno ułatwią życie. Co istotne, generuje około 10 dB mniej hałasu niż samolot z tradycyjnym napędem spalinowym. 60 dB to jest mniej więcej poziom hałasu rozmowy pracującego odkurzacza.
Także powiedzmy nie jest uciążliwy dla osób mieszkających w rejonach lotniska. Na całym świecie lata już ponad 100 egzemplarzy tego modelu. To zdecydowanie nowy rozdział w historii lotnictwa. Elektryki są wciąż sprawdzane pod kątem radzenia sobie w naszej strefie klimatycznej, szczególnie zimą. Choć oficjalnie jeszcze nie został otwarty, to już budzi spore zainteresowanie cyklistów. Trudno się dziwić, bo 40-kilometrowa trasa wjedzie przez malownicze zakątki Beskidu Żywieckiego, począwszy od Rajczy, kończąc na Jeziorze Żywieckim. Rowerowy szlak Velosoła wzdłuż rzeki uruchomiony zostanie w najbliższą sobotę. Sprawdziliśmy, co czeka rowerzystów po drodze. Magda Sincewicz. Mimo że droga prowadzi przez górskie tereny, wcale nie jest trudna. Poprowadzona doliną rzeki Soły jest płaska i bardzo malownicza. Większość trasy stanowią drogi rowerowe, a w mniejszej części asfaltowe drogi publiczne czy drogi terenowe. Więc jest to tak naprawdę zebranie do wspólnego mianownika i połączenie właśnie tym oznakowaniem wielu elementów infrastruktury rowerowej, które na przestrzeni lat tworzyły gminy. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu miejscach mamy jeszcze pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o tą infrastrukturę, bo będą w najbliższym czasie również z programów unijnych budowane niektóre kładki czy obejścia. Ci, którzy przybędą w sobotę do Rajczy na oficjalne uruchomienie nowego szlaku, będą mogli skorzystać z wielu atrakcji. Śląska Izba Turystyczna zorganizowała w ramach promocji produktu rajd rowerowy inauguracyjny Velosoło. Rozpoczynamy o godzinie 11 pod Centrum Kultury i Sportu w Rajczy i poprzez gminę Węgierska Górka, gdzie będzie punkt odpoczynkowy oraz zmierzamy do Żywca. Celem pokazania tej trasy, celem jej wypromowania. Niektórzy postanowili sprawdzić Velosołę nieco wcześniej i jak zgodnie twierdzą, warto było. Byliśmy tydzień temu w Ojcowie i tam drogą z samochodami trzeba było jechać, co było straszne. Musieliśmy zawrócić, bo myślałam, że oszaleję, ale tutaj wspaniale. Bardzo. Polecam wszystkim. To jest taka trasa łatwa, tak? Prosta, nie? Asfalt, tam trochę szutru. Taka przyjemna, taka relaksująca. Można po pracy na przykład, nie? Nie trzeba specjalnie jakiejś tam kondycji, żeby jechać taką trasą. Każdy może. Na miejsce można dotrzeć zarówno samochodem z rowerem na bagażniku lub koleją. Tu jednak trzeba liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Z uwagi na prowadzone przez PKP PLK prace torowe na odcinku Węgierska Górka-Zwardoń, od 5 sierpnia do odwołania została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Linia jest obsługiwana przez autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach, przewozu wózków dziecięcych oraz rowerów w wyznaczonym do tego miejscu. Miejsca zatrzymywania się komunikacji zastępczej dostępne są na stronie Kolei Śląskich w zakładce Rozkład Jazdy. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.